Mamy daną funkcję f równą logarytm naturalny z x odjąć 3. Zachęcam Was, żebyście nacisnęli pauzę, zatrzymali na chwilę odtwarzanie tego filmu i spróbowali samodzielnie odpowiedzieć na takie dwa pytania. Po pierwsze, dla jakich x ta funkcja jest w ogóle określona, czyli jaka jest dziedzina funkcji f. A po drugie, żebyście zastanowili się, czy ta funkcja będzie miała asymptotę pionową, a jeżeli tak, to gdzie? No dobrze, zakładam, że spróbowaliście się samodzielnie się zastanowić nad tym, a teraz pokażę, jak ja bym to rozwiązał. Zacznijmy od pierwszego pytania, czyli dla jakich x ta funkcja jest określona. Podkreślam tutaj argument logarytmu, dlatego że wiemy, że logarytm nie jest określony dla dowolnej liczby. Logarytm można obliczyć tylko z liczby dodatniej, czyli to, co podkreśliłem, argument logarytmu musi być liczbą dodatnią. No i to nam wyznacza pewien warunek ograniczający na x. No, bo jak dodamy do obu stron tej nierówności trójkę, to dostaniemy taką nierówność, że x jest większe od trzech. No i takie xy tylko mogą być wstawiane do wzoru tej funkcji, czyli ta funkcja jest określona. Może ja to napiszę, że f jest określona tylko dla xów większych od 3. czyli dziedziną naszej funkcji jest zbiór rzeczywistych większych od trzech. No dobrze. No a teraz co z tą asymptotą? Jak odpowiedzieć na to pytanie? No to musimy spróbować narysować wykres tej funkcji. Narysuję tutaj sobie 8 układów współrzędnych, w których będę rysował za chwilę wykres funkcji. Tutaj weźmiemy tutaj jakoś jednostkę. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Tutaj niech będzie minus 1, tutaj niech będzie 1. Mamy taki układ współrzędnych. No i teraz na tym układzie współrzędnych jakieś punkty pozaznaczamy, przez które przeprowadzimy wykres funkcji. No to musimy jakieś wartości obliczyć. Zacznijmy od czegoś prostego. Czyli na przykład spróbujmy sprawdzić, dla jakiego x wartość funkcji będzie równa 0. Czyli w jakim punkcie nasz wykres przetnie oś x. Nie podpisałem osi. Zaraz się poprawię. Tutaj mamy oś x, tutaj mamy oś y, równa się f od x. No to dla jakiego argumentu Wartość logarytmu jest równa 0. Niektórzy z was pewnie od razu znają odpowiedź na to pytanie, a dla tych, którzy nie znają, przeprowadzimy takie rozumowanie. Można na przykład do obu stron tej równości zastosować funkcję odwrotną do funkcji logarytm naturalny. jaka jest funkcja odwrotna do logarytmu? No to jest funkcja wykładnicza. Więc jeżeli teraz podniesiemy podstawę logarytmu naturalnego, a podstawą logarytmu naturalnego jest liczba e. do takiego wykładnika, to co dostaniemy? No możemy podnieść e do tego wykładnika, który mamy po lewej, a on jest równy 0. No, e do zerowej to wiadomo, ile to jest. Każda liczba podniesiona do potęgi zerowej to jest 1. No, a co to jest e do logarytmu? No, mówiłem, że to jest funkcja odwrotna do logarytmu, czyli jeżeli podniesiemy e do takiego wykładnika, który jest logarytmem z jakiejś liczby, to dostaniemy po prostu tę liczbę. To dokładnie znaczy, że te funkcje są do siebie odwrotne. No, bo funkcja logarytm naturalny odpowiada na takie pytanie. Do jakiego wykładnika muszę podnieść liczbę e, żeby dostać x minus 3? No i to jest ta liczba tutaj, ten logarytm. No więc, jeżeli ja podniosę do e, do tego wykładnika, no to dostanę właśnie to x minus 3. No i ten warunek można uprościć, dodając trójkę do obu stron, no i dostaniemy, że x musi być równe 4, czyli, że wartość naszej funkcji w czwórce jest równa 0. Czyli funkcja przychodzi przez taki punkt o współrzędnych 4 i 0. To jest pierwszy punkt, który będzie na pewno należał do wykresu naszej funkcji. Wiemy też, że nasza funkcja dla x mniejszych od 3 jest w ogóle nieokreślona. Czyli na lewo od takiej prostej w ogóle nie będziemy mieli wykresu tej funkcji. Tylko na prawo od tej, od tej prostej będziemy mogli coś narysować. No dobrze, a żeby coś narysować, no to spróbujmy teraz obliczyć kilka innych wartości. Ja tutaj może zrobię taką tabelkę, w której będę... Zapisywał x -y i wartość naszej funkcji. No i wiemy, że dla czterech wartość jest 0. Teraz spróbujmy w stronę trójki trochę podejść. Weźmy sobie 3,1, weźmy sobie 3,01, 3,001. Czyli obliczmy sobie to na kalkulatorze. Chcemy obliczyć wartości funkcji logarytm naturalny z 3,1 odjąć 3. To ile to będzie? Minus 2,3. No z dokładnością do dziesiątych to przepiszę. Czyli tutaj będę miał minus 2,3. No dobrze. Jak to będzie dla 3,01? Weźmy logarytm. 3,01. Odjąć 3. Minus 4,6 w przybliżeniu. Czyli to będzie minus 4,6. Spróbujmy kolejną wartość, czyli teraz logarytm naturalny z 3,001 odjąć 3 minus 6,9. Minus 6,9. Czyli widzimy, że jak wstawiamy liczby coraz bliższe trójce, coraz mniej różniące się od trójki, to dostajemy liczby ujemne, które ciągle maleją, są coraz mniejsze. No, i możecie mi wierzyć, że nie napotkałem tutaj żadnego ograniczenia. To znaczy, te wartości będą malały w sposób nieograniczony, czyli funkcja będzie dążyła, jej wartości będą dążyły do minus nieskończoności. No, możemy jakoś zaznaczyć te wartości, które tutaj obliczyłem. Tutaj wartość funkcji jest minus 2,3, czyli gdzieś tutaj dla argumentu 3,1, czyli tu bardzo blisko trójki. Mamy taką liczbę, mniej więcej minus 2,3. No, Minus 4,6 mamy wartość dla 3,01. No to już jest praktycznie na tej prostej. Już nie jestem w stanie tego tutaj z taką dokładnością narysować. No i widzimy, że ten wykres będzie się tutaj przyklejał do tej, do tej prostej, pionowej. Później tutaj będzie się uginał, przejdzie przez, przez czwórkę. No i tutaj później dalej będą rosły te wartości. Tak czy inaczej, widzimy, że jest asymptota pionowa, to znaczy Prosta x równa się 3 jest asymptotą pionową tej, tej funkcji. Dla x dążących do, do trójki wartości funkcji dążą do minus nieskończoności, no, a wykres przykleja się, zbliża się do takiej pionowej asymptoty.